Cześć! Przyszła pora na recenzję dodatku Outer Rim, czyli zewnętrznych rubieży do Battlefronta. Jest to pierwsze płatne DLC. Wcześniej dostawaliśmy bezpłatne jakieś tam dodatki, aktualizacje, parę map za darmo również wpadło, Electronic Arts przygotował. Ja dostałem dodatek Outer Rim do Battlefronta od Electronic Arts, za co bardzo dziękuję. I oczywiście przyszła pora na recenzję. Dodatek ten jest elementem Season Passa, natomiast można go kupić samodzielnie i kosztuje on w wersji na konsole, jak i na pecety, kosztuje 59,90, czy tam 59,99, no w każdym razie 60 zł. Także jeśli jesteście ciekawi mojej recenzji, zapraszam do oglądania. Jaka jest zawartość tego dodatku? Po pierwsze, mamy dwie nowe postacie bohaterów. Po stronie złoczyńców, czy po stronie Imperium, czy po stronie tych złych, jak zwał, tak zwał, do gry włącza się Greedo. Natomiast po stronie tych dobrych, rebelii, whatever, jak zwał, tak zwał, włącza się Nien Numb. Jeśli nie kojarzycie, Nien Numb to jest ten drugi pilot, który podczas ataku Sokoła Millennium na drugą Gwiazdę Śmierci pomagał Lando w pilotowaniu Sokoła Millennium. Także mamy dwóch nowych bohaterów. Poza tym mamy również taką nową zabawę w postaci zleceń od Jabby. Zlecenia od Jabby polegają na tym, że wykupujemy sobie jakieś zadanie i potem musimy to zadanie zrobić. Czyli na przykład, nie wiem, jest 15 razy z pistoletu w głowę. Coś takiego. I za to dostajemy nagrody, które są realnymi obiektami do użycia w grze. Czyli na przykład możemy dostać jakąś broń albo jakąś kartę specjalną, na przykład granat dioksisowy, który działa w ten sposób, że no, po rzuceniu rozpyla chmurę trującego gazu. Bronie są różne, tych zleceń jest nawet sporo, można je wykonywać powolutku, sukcesywnie, wykupić sobie ich kilka, próbować zrobić, także jest to jakby taki element, który ma przedłużyć nam zabawę z grą. Natomiast tym, co jest najbardziej miodne w tym dodatku i czymś, na co ja czekałem najbardziej, szczerze mówiąc, to są nowe mapy. I nowe mapy mamy umieszczone na dwóch planetach, to znaczy na wulkanicznej Sulust, którą znamy z podstawki, i na Tatooine, którą też znamy z podstawowej wersji gry. Na Tatooine poruszamy się po Pałacu Jabby i tam mamy dwie mapy. Jedna to jest sala tronowa, druga to jest garaż z tą żaglową barką Jabby. Natomiast na Sulust mamy do dyspozycji wnętrza, huty, nie wiem jak się ta mapa nazywa dokładnie, i chyba tyle. Dlaczego mówię chyba? Dlaczego mówię nie udało mi się trafić na inną mapę na Sulust? O tym za chwilę powiem. Z tym trafianiem miałem szczęście czy nie. Ale muszę powiedzieć jedną bardzo pozytywną rzecz na temat tych map. One totalnie zmieniają rozgrywkę. To znaczy, są to mapy zamknięte, bardzo zróżnicowane. Co mam na myśli, mówiąc przez zamknięte? To znaczy, takie, gdzie poruszamy się po ciasnych korytarzach. Mamy ciasne korytarze, to już nie są wielkie, otwarte przestrzenie, nie wiem, Endoru czy Hoth na przykład, tylko mamy ciasne korytarze, jakieś fabryki, jakieś przejścia, jakieś pomieszczenia, jakieś tutaj schodki, można wejść na górę, można wejść na dół. Także mój tryb gry do tej pory był taki, że brałem sobie broń, która miała najlepszą skuteczność dystansową, no i starałem się kampować, snajpić na odległość. Teraz się tak nie da, trzeba zmienić sposób swojej gry, to znaczy złapać pistolet i po prostu biegać i strzelać do przeciwników. Co więcej, mapy są dosyć mocno zróżnicowane, to znaczy mamy, nie wiem, zewnętrze Pałacu Jabby, które no, jest takie Tatooine, jakie znamy, mamy tam jednocześnie takie wnętrze ponure i szare, jakieś lochy, to miejsce, gdzie przechowywano droidy, czy przesłuchiwano droidy, mamy salę tronową, mamy jakieś salki, nie wiem jak to nazwać, salki spotkań, gości Jabby, także tam się co chwilę coś zmienia, nie ma monotonii. Mapy w podstawce, w podstawowej wersji gry były naprawdę śliczne, to znaczy, no, kiedy tam się chodziło po Tatooine, albo się chodziło po Endorze, no to naprawdę szczęka opadała i to było coś pięknego. Natomiast to było monotonne, słuchajcie. To było monotonne, po pewnym czasie, no zielono, ładnie, no ale ile można oglądać tego Endora, który jest zielony, tak? Natomiast tutaj te mapy są naprawdę fajne. No i to, co powiedziałem, bardzo duży plus za to, że zmieniają jakby formę gry. To znaczy, ja się tam momentami bardziej czułem, nie wiem, jak w Doomie albo jak w Quake'u, tak? Gdzie wchodzę w korytarz i gdzieś tam za załomu tego korytarza może wyskoczyć mi przeciwnik i próbować mnie zastrzelić. Dlaczego mówiłem, że udało mi się trafić albo nie udało mi się trafić na te mapy? Dlatego, że
EA razem z tym dodatkiem, znaczy tak naprawdę z wcześniejszą aktualizacją, ale to szczególnie widać w tym dodatku, trochę zmienił formę matchmakingu. To znaczy ja poza tym, że mogę wejść w konkretną mapę, w konkretny tryb i w konkretną mapę, to mogę również sobie wybrać taką formę, żeby losowo wrzuciło mnie albo na dużą rozgrywkę dla 40 graczy, albo na małą rozgrywkę dla 16 graczy. I tak mogę zrobić z podstawką, natomiast nie mogę tak zrobić z mapami dodatku. To oczywiście duży plus jest taki, że to przyspiesza matchmaking, bo po prostu naciskam i wchodzę do gry i w ogóle się nie zastanawiam nad niczym. Natomiast nie mogę sobie wybrać mapy z dodatku. Albo mnie wrzuci, albo mnie nie wrzuci w odpowiedni tryb. I co więcej, wrzuca mnie, nawet jeśli wybiorę tryb w dodatku, wrzuci mnie w ten tryb, to potem po zakończeniu meczu już mnie może wrzucić w zupełnie inny. Zatem tak naprawdę nie wiem, czy na wszystkie mapy trafiłem, czy wszystko widziałem. To jest minus. Zakładam, że za jakiś czas z kolejną aktualizacją, być może darmową, zmienią to, że będzie można już wybrać konkretnie każdą mapę. Dodatek daje nam do dyspozycji jeszcze nowy tryb. Ten tryb się nazywa konwój. Jest to znana forma rozgrywki z wielu FPS-ów, z wielu gier tego typu, z różnych gier MOBA na przykład. To znaczy, tak naprawdę jedna strona musi przepychać wózek do celu, natomiast druga strona musi ten wózek zatrzymywać i go bronić. Jest to fajne, ponieważ tak naprawdę mamy mobilny punkt kontrolny, wokół którego koncentruje się cała rozgrywka. Ja najbardziej żałuję, że te mapy nowe do Battlefronta, które przynosi dodatek zewnętrzne rubieże, nie wprowadzają nas do tych dużych trybów, na przykład do supremacji. Wszystkie tryby, jakie grałem na tych nowych mapach z dodatku, to są tak zwane małe tryby, czyli te właśnie do 16 graczy, albo do 16 graczy i bohaterowie, albo tylko 16 żołnierzy. Także nie wiem, co się stało, czy to może jest kwestia tej nowej formy matchmakingu, dlatego że mam wrażenie, że te mapy nie są za małe, żeby nie mogły udźwignąć. Znaczy może ataku AT-AT to one nie udźwigną, bo są we wnętrzach, natomiast supremacje myślę, że dałyby radę udźwignąć. Podałem plusy tego dodatku, czyli przede wszystkim mapy, które zmieniają formę rozgrywki. Te zlecenia Jabby są całkiem fajne. Podałem jeden minus tego dodatku, czyli no, skrzaniony wybór map. Natomiast jest jeszcze jeden podstawowy minus tego dodatku. Taki jak w zasadzie cała gra, cały Battlefront ma z tym problem. To znaczy stosunek ceny do ilości kontentu. Za 60 zł, a przypomnę, że to jest jeden z czterech dodatków, zatem jeśli pozostałe będą tyle kosztować, no to wydamy 240 zł na dodatki, jeśli nie mamy Season Passa oczywiście, bo te dodatki wchodzą w skład Season Passa, więc jak ktoś ma Season Passa, to dostał już Outer Rim wcześniej. Natomiast jeśli chcecie kupić osobno ten dodatek, to musicie się liczyć z kosztem rzędu 60 zł. I jak za 60 zł jest to trochę mało tam dostajemy. No powiedzmy sobie szczerze, no trochę mało tam dostajemy. I oczywiście, znowu, tak jak podstawka, tak jak cały Battlefront. Jest to świetne. Naprawdę czuję się te Gwiezdne Wojny, one się aż wylewają z ekranu. To jest coś niesamowitego, słuchajcie, że znowu mogę pobiegać po nowych miejscach, po nowych lokacjach, spotkać te też postacie, no bo tam gdzieś stoją jakieś droidy czy coś, które znam z filmu. Wykonanie jest świetne, te mapy są piękne, brzmią jak Gwiezdne Wojny. Tutaj gra muzyka z Gwiezdnych Wojen, coś pięknego. Natomiast jak sobie pomyślę, że musiałbym wydać na taki dodatek 60 zł, to bym się chyba trochę denerwował. To znaczy mało dostaję w zamian za swoje pieniądze. Tak jak zresztą w podstawce w Battlefroncie, piękna gra, świetna, wciągająca nawet, no bo nie powiem, no mam chyba z 90 godzin przegrane w Battlefronta, więc nie mogę powiedzieć, że jest to zła, nudna gra, no bo na 90 godzin mnie wciągnęła. Gdyby to nie było tak, że jestem fanem Gwiezdnych Wojen i całym ciałem czerpię przyjemność z przeżywania tej gry, z bycia wewnątrz tego świata, to myślę, żebym się strasznie wkurzał, że wydałem kupę pieniędzy i tak naprawdę niewiele dostałem. I tak samo jest z tym dodatkiem. On kosztuje 6 dych, to jest dużo, no to jest dużo, tak? Biorąc pod uwagę, że za 170 zł można kupić całą nową grę, tak? I to jest największy minus tego dodatku, bo gdyby on kosztował, nie wiem, połowę tej ceny, to w ogóle bym się nie zastanawiał, dawałbym mu ocenę, w ogóle bierzcie i jest super. Ale niestety kosztuje 60 i to jest jego największy minus. Bardzo dziękuję Electronic Arts za to, że dostałem dodatek do testów, że mogę wam o nim opowiedzieć, że mogę wam pokazać, bo ja tutaj gadam, natomiast pewnie gdzieś tam są wmontowane przebitki z tego dodatku.
Bardzo dziękuję Electronic Arts Polska za kod na dodatek. No i zapraszam do kolejnych filmików na kanale Biblioteki Osus. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa!